Jak co roku w kościele w Łękawie mieszkańcy gminy Bełchatów uczcili pamięć polskich żołnierzy pomordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Ostaszkowie oraz 96 osób, które zginęły w katastrofie prezydenckiego samolotu lecącego 8 lat temu do Smoleńska. Po mszy młodzież ze szkoły w Łękawie zaprezentowała inscenizację pod tytułem Ocalić od zapomnienia, przypominając w ten sposób tragiczne wydarzenia sprzed 88 oraz 8 lat. Jest taki cmentarz daleki, gdzie zamiast krzyży stoją sosny i wyciągają ku niebu ramiona w modlitwie błagalnej. To był kwiat polskiej elity. Kwiat, który po 123 latach niewoli Polska dopiero się odbudowała i wytworzyła w Polsce elity, które już w roku 1920 potrafiły oprzeć się na wale bolszewickiej i potrafiły wygrać wojnę i z Rosją bolszewicką i potrafiły pokierować tą wojną, żeby wygrać z bolszewikami i zatrzymać bolszewików, którzy chcieli podbić całą Europę. Otóż ci ludzie później też tworzyli zryby państwowości i druga Rzeczpospolita, która w ciągu 20 lat tak po prostu się rozwijała i na tyle, że jako pierwsza Polska się potrafiła oprzeć na wale hitlerowskie, później jeszcze bolszewickie, bo również 17 września 1939 roku jeszcze bolszewicy napadli. Otóż ci ludzie, którzy to wszystko zrobili, zostali nagle po prostu zginęli w Katyniu. Tak naprawdę jesteśmy tym ludziom to winni. To byli patrioci, to były osoby, które kochały ojczyznę i za tą ojczyznę, za tą miłość ponieśli największą ofiarę z własnego życia. To jest nasz obowiązek, żeby o tym mówić, zwłaszcza, że ta zbrodnia do dzisiaj tak naprawdę nie została osądzona, do dzisiaj nie została uznana tak, jak powinna być uznana za zbrodnię i trzeba o to walczyć, zabiegać, a przede wszystkim trzeba krzewić tą pamięć o tych bohaterach, którzy poświęcili swoje życie z miłości do ojczyzny. Już znany, zadaję pytanie, odpowiedź mi na nie. Zadaję pytanie, czy wrócę? Zadaję pytanie, odpowiedź mi na nie. Zadaję pytanie, o Panie. Przyznam szczerze, że ja osobiście bardzo mocno przeżywałem. Zresztą chcę tutaj bardzo serdecznie podziękować nauczycielom i młodzieży naszej uczącej się z naszej szkoły w Łękawie za tą inscenizację. Była to dla nas żywa lekcja historii. Sam tytuł już Katyń, Ocalić od zapomnienia, zobowiązuje, prawda, nas wszystkich do tego, aby tą pamięć kultywować i przekazywać młodym pokoleniom. My Polacy musimy pamiętać o wszystkich naszych bohaterach, i tych imiennych, i tych bezimiennych, o tych, którzy oddali bardzo często życie i na ołtarzu wolności, o to, aby nasza Polska była wolna i niepodległa.
jeszcze nie wiadomo, czy to była katastrofa, czy był zamach. W każdym razie Corina Lita tym razem zginęła. I to był jakby, jest ściśle związane z tamtą martyrologią, ponieważ oni właśnie lecieli, żeby uczcić 70. rocznicę mordu katyńskiego w Katyniu. Akurat ja tam byłem w tym czasie w Katyniu, czekaliśmy właśnie na nich, na tych 96, którzy po prostu mieli do nas dołączyć. I te krzesła, które dzisiaj było mówione w czasie tego montażu słowno-muzycznego, to po prostu ja osobiście te krzesła widziałem. Żeśmy koło tych krzesła przechodzili, tam były kwiaty i były przy każdym krześle była jeszcze parasol z napisem Katyń, tylko parasol, jakie mam w domu, to tak jak relikwie po prostu. To była jak gdyby taka dalszy ciąg tej tragedii katyńskiej. I znowu na tej samej ziemi, znowu kwiat polskiego narodu zginął w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach. Tak więc to jest podwójny powód, żeby ten dzień był wyjątkowym dniem i żeby zasługiwał na cześć i pamięć w całym narodzie polskim. Kolejna tragedia, jaka wydarzyła się w Smoleńsku, to tak jakby historia zatoczyła krąg. I szkoda, że musiała zostać poniesiona aż taka ofiara w postaci śmierci 96 członków naszej delegacji, która zmierzała na obchody do Katynia. Na czele oczywiście z panem prezydentem i małżonką jego, że taka ofiara musiała zostać poniesiona, aby o tych wydarzeniach katyńskich mógł się dowiedzieć cały świat. Na zakończenie uroczystości pod tryptykiem katyńskim złożone zostały wiązanki kwiatów. Wśród składających byli m.in. senator Wiesław Dobkowski, wójt gminy Bełchatów Kamil Ładziak, starosta bełchatowski Waldemar Wyczachowski oraz delegacja Rady Gminy Bełchatów z przewodniczącym Jackiem Ludwiczakiem na czele.